do Kościoła, kiedy obchodzicie 12 lat Kościoła, możemy być tutaj razem z wami. I dla nas to duże przyjemne, że same w ten dzień, kiedy wy świętujecie 12 roków waszej cerkwi, my możemy być razem z wami. I tak jak pastor Andrzej powiedział, jest ze mną Klerys, który jest Brazylijczykiem, polskim Brazylijczykiem. I tak jak już pastor Andrzej powiedział, z nami jest Klerys, który jest brazylijskim Polakiem. Jest misjonarzem, razem ze swoją żoną służą w naszym kościele. Jest misjonerem i razem z swoją drużyną służą w naszej cerkwi. Jesteśmy w Radzie Kościoła. I razem. My razem z nim w Radzie Kościoła, w Radzie Cerkwi. I pierwszy raz jest w Ukrainie. I on pierwszy raz w Ukrainie. I bardzo też cieszę się, że jest pastor Benjamin, którego ukraiński jest lepszy niż mój. I dużo rady, że jest Benjamin, w jaką ukraińska mowa kraścia niż moja. I cieszę się, dziękuję za twoje tłumaczenie. I dziękuję za twój przekład. Budź łaska. Dobrze, kochani, zanim podzielę się krótko słowem, to chciałbym powiedzieć, że mam ogromny szacunek dla waszych pastorów, dla Andrzeja i dla Walentyny. I przed tym, jak podzielić się słowem, ja chciałbym powiedzieć, że mam w sercu wielką powagę dla waszych pastorów Andrzeja i Walentyny. I jest wiele powodów, dla którego mogę o tym powiedzieć. I jest bardzo przyczyn, z jakich ja mogę o tym mówić. Ale jeden z nich jest taki. Ale najpierwsza przyczyna taka. Że oni tutaj są. Що вони є тут на цьому місці. Wiecie dobrze, że przed nimi cały świat jest otwarty. Ви знаєте, що перед ними був відкритий весь світ. Mogliby mieszkać w Polsce. Mogliby żyć w Polsce. W Ameryce. W Ameryce. Ale odebrali Boże powołanie. Ale odkryli dla siebie Boże poklikanie. I podjęli decyzję, że będą tutaj służyć w lokalnym kościele. I przyjęli rішення, że będą służyć tu w pomiejscowej cerkwi. I wiecie, i to jest naprawdę dla nich, dajmy ogromne brawa, wielki hałas. I tomu dawajcie, my poaplodujemy im i skażemy wielkie brawo. Wiecie, i dlaczego ja to mówię? I dlaczego ja te mówię? Bo żyjemy w takich czasach, gdzie tego typu gesty nie są oczywiste. Tomu, że my żyjemy w toj czas, kiedy nie tak bardzo takich wypadków. Dużo ludzi, dużo pastorów wyjechało za granicę. Dużo bardzo pastorów wyjechało za kordon. Dużo ludzi z zagranicy chce wam mówić, jak wy macie tutaj żyć. I dużo bardzo ludzi z zakordonu chcą wam mówić, jak wam tu żyć. Dlatego tym bardziej ogromny szacunek dla tych osób, które zostały tutaj, dla was wszystkich i dla waszych pastorów, liderów. I tomu wielka powaga dla tych, kto zostali tu, dla waszych pastorów i dla was, i dla wszystkich liderów, którzy pracują tu. Jak ja też w Polsce mówię o tym, że już dla osób, które są z Ukrainy w Polsce, już nie pomagajmy. I zawsze ja mówię Polakom, że nie pomagajmy, dawajcie nie będziemy pomagać tym Ukraińcom, którzy już są w Polsce. Tylko pomagajmy tym, którzy zostali tutaj i którzy dzisiaj mierzą się z realnymi problemami. Dawajcie dopomóżmy tym, kto zostali tam w Ukrainie i stykają się z realnymi problemami. Wrocław to piękne miasto. Wrocław to duże harne miasto. Niektórzy byli, nawet głosili u nas w kościele, tak jak pastor Wiktor. Ktoś już był i pastor Wiktor u nas w cerkwi propowiedź mówił. Andrzej, Walentyna. Andrzej z Walentyną także byli. We Wrocławiu mamy około 200 tysięcy osób z Ukrainy. Ujawić sobie, w Wrocławiu żyje blisko 200 tysięcy Ukraińców. W naszym kościele 1/3 ludzi to są osoby z Ukrainy, z Białorusi. W naszej cerkwi 3 частина людей z Ukrainy i z Białorusi. Jest też jeden Rosjanin. I jest też jeden Rosjanin. Ale Bóg go uratował, bo ma żonę z Ukrainy. Ale Bóg go spas, bo u niego żonka z Ukrainy. I rozmawia ukraińsku. Tak. I kochani, ja drugi raz jestem, znaczy trzeci raz jestem w Ukrainie. Osobisto ja już trzeci raz w Ukrainie. Drugi raz byłem równo rok temu. Drugi raz ja przyjechał rok temu nazad. I gdyby ktoś w nocy obudził mnie i zapytał się mnie, z czym mi się kojarzy Ukraina. Z czym? Jakby ktoś w nocy obudził mnie. Z czym się kojarzy. Aha, dobre. Jakby ktoś mnie w nocy probudził i powiedział, z czym powiązana Ukraina? To bym powiedział tak na szybko, tak gdybym był przebudzony o trzech rzeczach. I jakby mnie tak probudzili w nocy, ja bym trzy rzeczy rozpowiedział. Bania. Bania. Szaszłyki. Szaszłyki. I od wczoraj barsz ukraiński. I ukraiński borsz. I pamiętam, jak rok temu byliśmy tutaj. I pamiętaj, jak rok temu my byli u was tu.
Mieliśmy niezwykły przywilej, bo pastor Andrzej zabrał nas na banie. I w nas była taka niezwykła podia i przywilej odpocząć z pastorem Andrzejem w bani. Byliśmy z chłopakami z centrum rehabilitacyjnego. I byli z bratami z centrum rehabilitacji. Niektórzy jeszcze tutaj są, którzy wtedy byli. Możliwe, ktoś jest tu, kto był wtedy z nami, dajcie znać. I wiecie, my Polacy nie jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy. Znajcie, my jak Polacy, my niezwykle do pewnych rzeczy. A na pewno nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jakieś rakiety latają. I także niezwykle do tego, że jakieś rakiety latają nad nami. I była sytuacja taka, że jesteśmy w bani. I była taka sytuacja, kiedy my byli w bani. Ja tam na chwilę wychodzę. Ja wyszedł zwitę na chwilinku. Patrzę na swój telefon. Podobił się na swój telefon. A tam dziesiątki wiadomości. A tam dziesiątki powiadomień. Radek, gdzie jesteś? Rakiet... Radek, gdzie ty znajdujesz się? 100 rakiet leci. 100 rakiet letyt na Kijów. Czy jesteś w schronie? Czy w schowiście? No co? Ja myślę, no w bani jestem. Nie każę w bani. Ale myślę, nie piszę tego już tam, nie odpowiadam. Ale... Tak, bezpieczny. Ale wse dobre w mene, tak. I mówię do pastora Andrzeja, Andrzej, pastorze Andrzej. I ja zwrócę się do pastora Andrzeja i kažu, pastor Andrzeju. Niebezpieczeństwo, 100 rakiet leci. Niebezpieka, 100 rakiet letyć. A pastor Andrzej mówi do mnie tak. A pastor Andrzej mi nie сказал. Pastorze Radosławie. Pastor Radosławu. Tutaj na wsi jest tylko jeden strategiczny obiekt. Тут на в цьому селі є тільки один стратегічний об'єкт. I tym strategicznym obiektem jest ta bania. I tym strategicznym obiektem jest ta bania. Ale Rosja ma za mało rakiet, żeby każdą banię w Ukrainie rozwalić. Zrozumiele pewno. Na w Rosji za mało rakiet dla того, щоб розвалити всі бані в Україні. Więc pastorze, pomódl się za szaszłyk, za jedzenie. I pastor pomodlił się za szaszłyk, za jeżu. I nie przejmujmy się. Da, i сказав, що давай не будемо перейматися. Więc powoli też zaczęliśmy się przyzwyczajać do życia tutaj. I тому ми потроху-потроху вже звикаємо до життя тут. I widzę, że przez rok też dużo się zmieniło. I бачу, що через рік вже багато речей змінилось. Bo pamiętam, jak mieliśmy miejsce, gdzie nocowaliśmy. I bo pamiętaju, коли минуло разу ми ночували. Dostaliśmy klucze. Nam dali klucz. I latarkę. I lichtarkę, tak. Ja mówię, po co nam latarka? Ja wtedy zapytałem, nawiście nam lichtarki? No bo zaraz za godzinę będzie wyłączenie prądu. Skazali, że przez godzinę wymknąć światło. I zobaczcie, że przez rok czasu coś się zmieniło. Dzisiaj... I baczył, że przez rok czasu jest jakieś zmiany. Ja przyjeżdżam, nie dostaję latarki. Tego razu nam nie dali lichtarki. Nie ma wyłączenia prądu. Nie wykluczają światło. Jest pewna zmiana. Є певні зміни. Nawet słyszałem, że windą można normalnie jeździć. Nawet czuł про те, що ліфтом можна користуватись нормально. A rok temu otwieramy windę, a tam taboret, butelka wody. A раніше було рік тому, коли ми відкривали ліфт, там була був стільчик, бутилка води і ще щось. To było dla nas nienormalne. І для нас то було незвичне. Ale widzę, że wy się przyzwyczailiście i przeszliście przez to. Ale baczmy, że wy prošli через to i вже звикли до того. I chcę powiedzieć, i хочу розповісти вам, że wasz kościół, що ваша церква zdał bardzo dobrze egzamin. Zdala дуже добрий тест. Funkcjonowania w czasie wojny. Саме життя і функціонування під час війни. Pastorzy nie wyjechali. Pastory nie pojechali. No, kilka razy wyjechali. Paru razy wyjeżdżali, prawda? Ale nigdy z pustymi rękami nie wracali. Ale z pustymi rękami nie powertались, prawda? Zawsze pamiętali o wojennych. Zawsze znali i pamiętali pro wojskowych. I o innych osobach. I także pro innych ludzi. Więc chcę wam powiedzieć. I tomu chcę wam rozpowiedzieć, skazaty. Że wasz kościół jest przykładem dla wielu kościołów w Ukrainie, ale też i na świecie. Wasza cerkwa jest zrazkowym przykładem dla багатьох cerkwów w Ukrainie i także po świecie. I bądźcie tego świadomi, naprawdę. I bądźcie prosto wpewnieni w tomu. I macie wielu przyjaciół. Majete багато друзів. I będzie ich jeszcze więcej. I budete mate ще більше. I bardzo proszę was, abyście wspierali swoich pastorów i liderów. I proszę was, żeby wy підтримували своїх лідерів і пасторів. Oni potrzebują waszego wsparcia. Вони потребують вашої підтримки. Oni potrzebują waszego zaangażowania. Вони потребують вашої участі. I cieszę się, że to mają. Amen. I radiję z tego, że one to mają. Amen. Amen. Kochani, chciałbym krótko podzielić się słowem i powiedzieć kilka rzeczy na temat celu Kościoła. Chciałbym podzielić się słowem i rozpowiedzieć wam, skazate dekilka rzeczy pro przeznaczenia cerkwy. I chciałbym, byśmy spojrzeli do księgi, drugiej księgi Mojżeszowej, księgi wyjścia. I dużo chciałbym, żebyśmy dzisiaj poglądali na drugą księgę Mojżesza, to księga Wychód.
I chciałbym, abyśmy patrzyli na tą historię dotyczącą Mojżesza i narodu wybranego. I żeby my zwrócili uwagę na historię Mojżesza i wybranego narodu Bożego. Z perspektywy Kościoła. I podzielili się na tę historię w kontekście cerkwi. Patrzcie na Mojżesza. Kiedy my dywimy się na Mojżesza. Patrzmy jak na Kościół. Zwracajmy uwagę i dywimy się na niego jak na cerkwę. Jak na Kościół. On reprezentuje Kościół. Jak na toho, kto prezentuje albo pokazuje swoim przykładem cerkwę. On pokazuje swoim przykładem cerkwę. Tak. Amen. Przykładem. To też dobre. Da. Więc Mojżesz ma swoje spotkanie z Bogiem. U Mojżesza była swoja zustrzeć z Bogiem. Jest ten czas, kiedy naród izraelski jest już wyprowadzony z niewoli. W toj czas już naród izraelski był wywedeny z rabstwa. Są już na pustyni. One już przechodzili pustelię. Już oni doświadczyli wielu niezwykłych cudów. I już bardzo przeszli, skażimy, pobaczyli na swoje własne oczy wielkie cudesa. Oni doświadczyli Bożego zaopatrzenia. Вони пережили Божий дотик і Божу турботу. Бог їх проводив. Бог проводив їх. Бог був з ними. Він був з ними. Але в моменті, коли Мойсей пішов на своє спотканні з Богом на гору. Але в той момент, коли Мойсей пішов на гору для того, щоб там зустрітись і розмовляти з Богом, почалися якісь проблеми. Почалися якісь проблеми. І зараз почитаємо тих проблемах. І ми зараз почитаємо про ці проблеми. Druga księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Kniha Wychid, 32 rozdział. Od 1 do 7 wersetu. Z 1 po 7 wiersz. Majemo? Majemo, dobra. Tymczasem w obozie zauważono, że Mojżesz opóźnia zejście z góry. Ludzie więc przyszli do Arona i zażądali: wstań i zrób nam jakichś bogów. Niech oni nas poprowadzą, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wywiódł nas z ziemi egipskiej. Aaron odpowiedział: drugi wiersz. Pozdejmujcie zatem złote kolczyki z uszu waszych żon, synów i córek i przynieście je do mnie. Także tak też się stało. Każdy, kto miał kolczyki, odpiął je i przyniósł do Aarona. On zaś zebrał je, przygotował formę i zrobił odlew cielca. Wtedy zawołali: oto twoi bogowie Izraelu. Oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Super. Trzeba czytać, czy przeczytałem? Idem dalej. Tak? Tak? Zrozumiałe? Zrozumiałem. I pobaczyli, dobrze. Więc, kochani, kiedy Mojżesz miał swoje spotkanie z Bogiem, kiedy Mojżesza była zustrzeć z Bogiem, ludzie zostali. Ludzie byli odni. Ludzie zaczęli tęsknić za tym, co znali. I oni poczęli skuczać za tym, co oni znali. Oni zobaczyli, że czegoś im brakuje. Вони побачили, що чогось їм не вистачає. Oni zapomnieli o tym. І вони забули про те, że Bóg prowadzi ich do ziemi obiecanej, do nowych rzeczy. Що Бог веде їх в землю обіцяну і до нових речей. I kiedy myślimy o Mojżeszu, і коли ми думаємо про Мойсея, kiedy myślimy o tym, że Mojżesz reprezentuje Kościół, і коли уявляємо собі, що Мойсей, він просто представляє собою церкву, to widzimy, że kiedy nie ma kościoła pośród ludzi, pośród ludu, i to my bачимо, що коли немає церкви посеред людей, to ludzie odchodzą od Boga. То люди відходять від Бога. Dlatego chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo ważne, że wasz kościół jest tutaj w Kijowie. І тому саме з цього хотів би сказати, що це дуже важливо, що ваша є церква тут в Києві. Bo dzięki temu wiele osób, naprawdę wiele osób, nie tylko może online oglądać, ale może tutaj fizycznie przyjść i może doświadczyć Bożego działania. Bo завдяки тому багато людей не тільки через онлайн, а також фізично можуть прийти і пережити Божу присутність. Więc potrzebujemy wielu kościołów. Potrzebujemy dużo багато церков. Potrzebujemy, żeby wasz kościół się rozwijał. І ми хотіли б, щоб ваша церква розвивалась. Potrzebujemy, żebyście przyprowadzali tutaj swoich rodziców, rodziny, dzieci. Дуже добре було, щоб ви приводили свою сім'ю, своїх батьків і дітей сюди. І дуже важливо, щоб ви пам'ятали в молитві о своїх родинах. І дуже важливо, щоб ви всі пам'ятали в своїх молитвах ваші родини. Więc Mojżesz був важливий, коли Мойжеша забракло, почалися проблеми. Коли Мойсея не стало, почалися проблеми.
Więc kościół jest ważny i kiedy nie ma zdrowego kościoła w mieście, zaczynają się problemy. I cerkwa ważliwa, i kiedy nie ma zdrowej cerkwi w mieście, zaczynają się problemy. Wasz kościół jest zdrowy. Wasza cerkwa jest zdrowa. Wasz kościół będzie się rozwijać. I będzie rozwijać się. Wasz kościół będzie miał wpływ. Wasza cerkwa będzie mieć wpływ. I wierzę w to, że w Kijowie jest bardzo wiele osób, które już są gotowe do tego, żeby doświadczyć Bożego działania. I wierzę, że w Kijowie jest już dużo bardzo ludzi, którzy gotowi przeżyć na osobistym doświadczeniu Boże dzieło, Boże działanie. I widzę, że tutaj dzisiaj już miejsc wolnych praktycznie nie ma. I baczę, że tu już nie ma faktycznie wolnych miejsc. Ale pastor Andrzej zrobił mi wczoraj niezwykłą niespodziankę. Ale pastor Andrzej wczoraj już pokazał nam jedną taką, przywił nas na niespodziewankę, na surpriz. Jak pastor Andrzej mówi, że ma jakąś niespodziankę, to ja już się boję. I kiedy on mówi o tym, że w niego jest jakiś surpriz, ja boję się tego już. Wy też. Dobrze. I pastor Andrzej zabrał nas do miejsca, gdzie jest stawiany budynek kościoła. I wasz pastor Andrzej pokazał nam te miejsce, gdzie buduje się budynek dla cerkwi. I powiem wam, że to jest błogosławieństwo. I skażu wam, że to jest wielkie błogosławienie. I jak byłem tutaj rok temu, byłem w tamtym miejscu. Kiedy rok nazad ja był na tym miejscu. I tam stał jakiś domek. Tam stał jakiś budynoczek. I wiem, że chłopaki z Centrum Rehabilitacji sami go rozebrali. I znaję, że braty z Centrum Rehabilitacji, oni rozebrali sami. I że tam koparka przyjechała burzyć i mówi, gdzie ten budynek, a już jego nie ma. I możliwe przyjechał jakiś nawet traktor, żeby rujnować i podywився, pytać, gdzie ten budynek, jaki trzeba było rujnować, jego już tam nie ma. I to wszystko stało się przez 3 miesiące teraz. I to wszystko odbyło się za 3 miesiące. Ja się boję pomyśleć, co tutaj będzie za rok czasu, jak przyjadę. Ja nawet boję się sobie ujawić, co stanie się przez rok, kiedy my, za rok, jak my następny raz przyjdziemy później. Ale życzę wam tego, żeby ten budynek szybko został postawiony. Ale bażaj wam, żeby ten budynek, ten dzień modlitwy, więc szybko był dobudowany. Żeby szybko był za mały. Żeby szybko stał małym. I żebyście szybko postawili jeszcze większy budynek. I żeby szybko jeszcze jeden większy zbudowali. Albo jeszcze kupili coś większego. Albo kupili, możliwe, coś większe. Tego wam życzę w imieniu Jezusa Chrystusa. Tego wam bażaję w imię Jezusa Chrysta. Natomiast czy tak się stanie, to też w dużej mierze zależy od was. I czy stanie się, to także zależy dużo od was. I wierzę, że tak będzie. I wierzę, że tak będzie. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o Mojżesza i o Kościół. Następna rzecz, pro jaką my pogovorimo pro Mojseja jak cerkwu. Mojżesz miał swoje osobiste spotkania z Bogiem. W Mojseja było swoje osobiste, swoja osobista zustrzeć z Bogiem. Oni byli przyjaciółmi. Oni byli druzami. Czy ktoś z nas może dziś powiedzieć, że jest przyjacielem Boga? Czy ktoś z nas mógłby skazać, że ja jest drugą Bożym? Tutaj jest wielu przyjaciół Boga. I tu wśród was bardzo Bożych druzów. I celem między innymi Kościoła i cilju dla cerkwi jest to, żeby spędzać czas z Bogiem. Je te, żeby prowodzić czas z Bogiem. Wierzę w to, że tak jak oblicze Mojżesza zmieniało się, kiedy był blisko Boga. I wierzę w to, że tak jak i oblicze Mojżesza zmieniało się, kiedy on był w bliskości z Bogiem. Tak my jesteśmy przemieniani, kiedy jesteśmy blisko Jezusa Chrystusa. Tak i my zmieniamy się, kiedy jest blisko do Jezusa Chrysta. I kiedy On przez Ducha Świętego robi potężną zmianę. I kiedy Він через Ducha Świętego robi potężne zmiany w nas. Więc kochani, jako Kościół, bądźmy blisko Jezusa. Jak cerkwa, dawajcie będziemy być poruć z Jezusem. Pastor Andrzej może wiele rzeczy za was zrobić. Znajcie, pastor Andrzej, він może za was, możliwe, багато речей зробити. Ale nie może za was spędzić czasu z Bogiem w komorze modlitwy. Ale nie może za was проводити час з Богом в молитовній кімнаті. Więc jeśli chcecie iść do przodu, тому якщо хочете йти вперед, то мусите о то задбати ще bardziej. Повинні дбати про то ще більше. Mówię to do was, do pastorów i do siebie. Говорю для вас, для пасторів і для себе. I kiedy widzimy, że Mojżesz był tam na górze z Bogiem, і бачив, що коли Мойсей був на горі з Богом, ludzie szybko zaczęli, zapomnieli o Bogu. Ludzie szybko zabuli pro Boga. Zaczęli szukać innych bogów. Poczęli szukać innych bogów. Nie wiem, jak jest tutaj w Ukrainie. Nie znam, jak tu w Ukrainie. Ale w Polsce. Ale w Polsce.
Wiele osób zapomina o Bogu. Дуже багато людей забули про Бога. Ludzie robią sobie swoje bożki. Люди роблять собі свої маленькі ідоли. Niektórzy poświęcają całe swoje życie po to, żeby zdobywać tylko pieniądze. Дехто все своє життя посвячує тільки для те, щоб як найбільше зробити, заробити грошей. Zarabianie pieniędzy nie jest złe. І заробляти гроші це не щось погане. Jest dobre. То добре. Ale jeżeli twoim celem życiowym jest to, żeby tylko zarabiać pieniądze, ale jeśli celem waszego życia jest to, żeby tylko zarobić grosze, to robisz sobie z tego bożka. To robicie sobie z tego idola. I tak jest wiele różnych innych bożków, o których teraz już nie będę nawet mówić. I jest bardzo także innych idolów, o których nie będę mówić teraz. Jako Kościół dbajcie o swoją relację z Bogiem. Jak cerkwa dbajcie o swoje stosunki z Bogiem. I wiem, że tutaj macie niezwykłą komandę modlitewną. I znaję, że u was tutaj jest potężna modlitewna komanda. I widzę, że online często też macie modlitwy. I baczę, że przez online dużo często modlicie. To jest bardzo dobre. I to jest duże dobre. To jest błogosławieństwo. To jest błogosławienie. I niech każda osoba, która prowadzi te spotkania, niech wie, że Bogu to naprawdę się podoba. I niechaj każda osoba, jaka prowadzi takie błogosławienie, znaje, że Bogu to podoba. Nie zawsze będziemy widzieć efekty i owoce tego. Nie zawsze my będziemy baczyć od razu efekt i plody tego. Ale wiem, że Bóg tego używa. Ale ja znaję, że Bóg korzystuje się tym i wykorzystuje to. Amen. I kochani, czytamy dalej w tej historii. Poczytajmy dalej w tej historii. Od 7 wersetu. I z 7 wiersza. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza. Zejdź na dół, ponieważ twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, dał upust swojemu zepsuciu. Szybko zboczyli z drogi, którą im wskazałem. Zrobili sobie odlew cielca i biją przed nim pokłony. Złożyli mu ofiary i powtarzają, oto twoi bogowie Izraelu. Oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Przyjrzałem się temu ludowi, dodał Pan. Widać wyraźnie, że to lud twardego karku. Pozostaw mnie teraz. Niech zapłonie mój gniew przeciw nim, zniszczę ich, ciebie uczynię wielkim narodem. Amen. Amen. Więc Bóg był zdenerwowany. Dla Boga to było wielkie rozczarowanie. Ja też tak się zastanawiam, co dzisiaj Bóg myśli, patrząc na mieszkańców Kijowa, na mieszkańców Ukrainy i na wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Polsce i na całym świecie. I сьогодні я думаю про те, що зараз Бог думає про мешканців Києва, мешканців України, поляків і також людей, які живуть по всьому світу. Na pewno wiele rzeczy mu się nie podoba. Możliwe, багато речей йому навіть не подобається. Нам теж wiele rzeczy się nie podoba. І нам також багато речей не подобається. Але зміна є така. Але зміна повинна бути така, що Бог не хоче ані знищити нас. Бог не хоче ні знищити нас, але хоче нас урятувати. Але хоче нас порятувати і спасти. Хоче показати місце вийшля, рятунок. Хоче показати вихід для нас, порятунок. I to też jest nasze zadanie jako Kościoła. My mamy być latarnią w Kijowie, we Wrocławiu, w innych miastach. I to nasze zadanie dla cerkwy. My mamy być tym majakom, światłem w Kijowie, Wrocławiu i innych miastach. I mamy dzielić się dobrą nowiną. I powinni dzielić się tą dobrą zwiastką. I w 7 wersecie Pan przemówi do Mojżesza, zejdź na dół. I w 7 wierszu Gospodź każe Mojseju, zjdź do nizu. I Mojżesz jako Kościół musi być blisko ludzi. I Mojsej w kontekście cerkwy musi być blisko do ludzi. My musimy być blisko innych osób. My powinni być poruć do innych ludzi. I Mojżesz, kiedy zszedł tam do nich, on ich nie oceniał, nie chciał ich zniszczenia, chciał ich ratować. I kiedy Mojsej spuszczał się tutaj do ludzi, on nie prosto oceniał ich, on nie chciał ich zniszczyć, on chciał ich poratować. I ja wierzę, że dziś ludzie nie potrzebują Kościoła, który idzie, ocenia, potępia i po prostu negatywnie mówi. I ja думаю, що сьогодні люди не шукають церкву, яка буде тільки судити і щось негативне говорити в їхнє життя. Бог dziś potrzebuje Kościoła. Бог потребує церкви, który pójdzie w mocy Ducha Świętego. Яка піде в силі Духа Святого. I w Bożej miłości. I w Bożej любові. Nie po to, żeby oceniać, potępiać i oskarżać. Не для того, щоб оцінювати, осуджувати. Ale po to, żeby podnosić, zachęcać,
dawać nadzieję. Ale dla tego, żeby podnieść, zaochoczyć i dawać nadzieję. I naprawdę wiem, że to robicie. I wierzę, że to wy robicie. Wspieracie żołnierzy. Dopomagajcie soldatom. Wspieracie osoby uzależnione. Dopomagajcie tym, kto mają zależności. Pomagacie biednym. Dopomagajcie biednym. Dla siebie nawzajem jesteście wsparciem i błogosławieństwem. I jeden odnemu w ciemu jest taką podtrzymką i błogosławieniem. I to jest coś, co podoba się Bogu. I to jest też, co podoba się Bogu. I wierzę, że Bóg będzie poszerzać wasz wpływ. I wierzę, że Bóg będzie rozszerzać wasz wpływ. I wierzę, że jeżeli będziecie dbać o te rzeczy, o których mówiłem, i wierzę, że jeśli będziecie dbać o te rzeczy, o których ja mówiłem, to Bóg jeszcze bardziej będzie was używać. To Bóg jeszcze bardziej będzie was używać. Naprawdę wierzę w to. Насправді і вірю в це. I będę to obserwować. І Бог буде це робити. Bóg oczekuje, że będziemy święci. Bóg oczekuje, że my będziemy święci. Bóg powiedział: ja jestem święty i Bóg, wy bądźcie święci. Bóg сказав, że ja święty i wy bądźcie święci. I mam takie wrażenie, że też niektórzy z nas tutaj obecni mają coś do zrobienia w tym temacie. I ja думаю, że ktoś z nas, kto tu присутні, powinni також coś zrobić w tym kontekście. Proto. Ale nie będę tego rozwijać. Ale nie będziemy rozwijać tę temę. W 11 wersecie. W 11 wierszu. Czytamy tak. Czytajmy tak. Mojżesz jednak zaczął uśmierzać gniew Pana. Dlaczego, Panie, zapłonąłeś gniewem na Twój lud, który z tak wielką siłą i tak mocną ręką wyprowadziłeś z ziemi egipskiej? Więc Mojżesz zaczął rozmawiać z Bogiem. Mojżesz począł rozmawiać z Bogiem. Mojżesz wstawił się za ludem. Mojżesz zastąpił się za ludzi. I patrząc na was, wiem, że wy również powinniście wstawać, płakać i modlić się i wstawiać się za mieszkańcami Kijowa. I dивлячись na was, ja rozumiem, że wy також powinni почати молитись і заступатися за жителів Києва. Wierzę, że możecie uśmierzyć też w pewien sposób gniew Boga. І я вірю, що саме таким чином ви можете всмирити і Божий гнів. І коли Мойсей зійшов, він насправді на початку не оцінював. І коли Мойсей зійшов на початку, він не оцінював, але шукав способу рятунку для людей. Не судив, але шукав способи, як спасти цих людей. І віче, мові ще, що в християнстві найважніше є милость. І насправді ми говоримо, що в християнстві найважливіше це любов. Але як тяжко є оказувати ту милость. Але насправді як важко ту любов оказувати, правда? Я мав з тим проблеми. У мене з тим інколи проблеми. Хтось з вас ще поза Беніаміном теж має проблеми? Хтось із вас із Беніаміном теж має такі проблеми, да? Ми мусимо молитися о то. Ми повинні молитись за те, żeby Bóg przez Ducha Świętego nas zmieniał. Żeby Bóg przez Ducha Świętego zmieniał nas. Żeby w ponadnaturalny sposób wlewał swoją miłość do naszych serc. Żeby w nadprzyrodni sposób zalewał swoją miłość w nasze serce. Bez tego dalej nie pójdziemy. Tому що без того ми далі не підемо. Potrzebujemy Bożej miłości. Ми потребуємо Божої любові. Potrzebujemy tą Bożą miłość nieść dalej. Потребуємо Божої любові для того, щоб іти далі. Potrzebujemy, żeby ludzie wokół nas doświadczyli niezwykłej Bożej miłości. Потребуємо того, щоб люди, які навколо нас, вони пережили цю надзвичайну Божу любов. Бо вона буде змінювати. Тому що вона буде змінювати людей. То не ти, то не пастор, зміняємо людей. Не ти, не я, не пастор, не ми змінюємо людей. Ми єстешми тільки посланцями. Ми тільки посланці, посли. Którzy niosą to, co otrzymali od Boga. Kto nese i oddaje te, co otrzymali od Boga. Pytanie, czy masz dzisiaj coś od Boga, co możesz zanieść innym. I pytanie w tym, czy masz ty сьогодні щось od Boga, czym by mógłby podzielić się z innym. Wierzę, że tak. Wierzę, że tak. A jeśli nie, to się nad tym zastanów. A jeśli nie, to powinni my popracować nad tym. Ostatni werset. Ostatni wiersz, jaki ja przeczytaję. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Drugi Koryntian, 5 rozdział i 17 wiersza. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Amen. Powtórzmy to razem po ukraińsku. Давайте ми разом повторимо по-українськи. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове. Ото сталось нове. Amen. А зараз по польську. А зараз по польськи. Так, він хто є в Христусі? Так, хто є в Христусі?
Nowym jest stworzeniem. Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Stare przeminęło. I nastało nowe. I nastało nowe. Uuu! Siadaj pięć. 18 werset. U 18 wierszu. I przeczytam też kolejne. I przeczytajmy, dawajcie jego razem. Nie, już przeczytamy razem, ale już nie będziecie musieli po polsku. Tak, ja przeczytajmy, ale już nie po polsku. No. Także już nie denerwujcie się. Tomu nie chwilujcie się. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Амен. 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 Дякую. Дякую взаємно. W miejsce Chrystusa my dziś sprawujemy ważną służbę pojednania ludzi z Bogiem. Zamiast Chrysta my tu wedemy oce służenia, przymierzenia ludzi z Bogiem. To jest nasze zadanie. I to jest nasze zadanie. To jest cel Kościoła. To jest przeznaczenie cerkwy. Metody, sposoby są przeróżne. Metody i sposoby mogą być zupełnie różne. I wy tutaj macie lepsze niż my we Wrocławiu. I baczę, że u was tu lepsze wychodzi niż nas w Wrocławiu. Z niektórymi rzeczami. Z niektórymi rzeczami. Ale to jest cel Kościoła. Ale na prawdzie to jest cel cerkwy. Więc pamiętajmy o tym. Nie zapominajmy o tym. Amen. 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 I kochani, na koniec chcę podzielić się pewnym takim obrazem. I na koniec chciałbym podzielić się z wami takim symbolem pewnym. Kilka tygodni modliłem się o ten nasz tutaj wspólny czas. Dekilka tygodni pod rząd ja modlił się pro naszą pojazdkę tutaj. I mieliśmy też spotkanie modlitewne, co tydzień mamy spotkanie modlitewne w kościele. I w nas także co tydzień przechodzi modlitewne bogosłużenie w cerkwi. I w trakcie tego spotkania zobaczyłem taki obraz. I podczas tego bogosłużenia zobaczył takie widzenie. Zobaczyłem mapę Ukrainy. Zobaczył kartę Ukrainy. Razem z Krymem. Razem z Krymem. Nasz brat. I zobaczyłem, że mapa Ukrainy, Ukraina zmienia się w jedno wielkie serce. I baczę, że tak jak karta Ukrainy, ona zmieniuje się i staje jednym wielkim sercem. Ale te serce zaczynało stawać się szare. Ale ono poczynało, znajdę, szerszawić. Kamienne. I stawać kamiennym. I ono było otoczone różnego rodzaju złotymi żyłami. Ale ono było, znajdę, obgórnute takimi złotymi wenami. I w tych złotych żyłach płynęła złota krew. I widno było, że w tych wenach była taka złota krew. I ona powodowała to, że te serce ponownie staje się czerwone, mięsiste, żywe. I te serce, i ta krew prowadziła do tego, że te serce znowu stawało takim czerwonym i żywym. I modliłem się, mówię, Boże, co to znaczy? I ja modliłem się, kazał, Gospode, co to znaczy? I może się mylę. A? Może się mylę. Może pomyliłem się. Ale przyszło mi takie zrozumienie. Ale przyszło mi takie rozumienie, że cały ten czas wojny, to co się dzieje, i weź ten czas wojny i te wszystko, co się dzieje, to powoduje, że wiele osób po prostu staje się, zaczyna mieć kamienne serca. Mówi o tym, że bardzo ludzi, w bardzo ludzi serce zaczyna stawać kamiennym. I wiele tysięcy osób w Ukrainie przeżywa żałobę z powodu utraty swoich synów, ojców, mężów, rodziców. Тисячі людей в Україні, вони переживають отаку скорботу через втрату своїх чоловіків, батьків, синів, українців. То powoduje duży smutek. І то приносить величезний смуток. З drugiej strony zobaczyłem, że też serce staje się kamienne. І з drugiej strony бачу, що серце стає кам'яним.
kiedy po prostu w Ukrainie panuje duża nieuczciwość. Коли, скажімо, в Україні, можливо, багато такої неповаги. Ludzie oszukują się, okłamują. Люди обманюють і так, знаєте, говорять неправду. Dużym problemem jest korupcja. Великою проблемою є корупція. Jedno z pierwszych słów, które mnie Ukraińcy nauczyli, to chabar wziatka. Перше слово, яке мене навчили українці, то хабар взятка. To szutka, to szutka. А то жарт. To жарт. To prawda. No jak pastor Andrzej mówi, że to prawda, dobrze. No jakże pastor wskazał, to haj tak. Jest wiele rzeczy, szczególnie w tym czasie, które powodują to, że serce Ukrainy staje się kamienne. I багато речей призводять до того, що серце кам'яніє. Ale jest nadzieja i jest zmiana i ta zmiana nadchodzi. Ale є надія і є зміни. Я вірю, що ці зміни приходять. I to, czym te serce było okrążone? І те, чим те серце було оточене з усіх сторін? To były żyły, to były połączenia. То були такі вени і з'єднання сосудів певних. I tymi żyłami są ludzie wierzący, są kościoły. І тими жилами, венами то є люди, християни з церкви. I to jesteście wy i między innymi wasz kościół. To je wy i między innym wasza cerkwa. I życzę wam tego, abyście po prostu o tym nie zapomnieli. I bażaj wam, żeby wy pro te nie zabuli. Nie chodzi o to, że teraz wszystkie kościoły mają się łączyć razem. Co nie mówić pro te, że wszystkie cerkwy mają się objednać zaraz w jedną. Ale chodzi też o to, żeby wszystkie kościoły rozumiały, że mają wspólny cel. Але говорить, це говорить про те, що всі церкви повинні зрозуміти, що у нас спільна ціль. W Bożym Królestwie nie ma konkurencji. W Bożym Carstwie nie ma konkurencji. My mamy ten sam cel. W nas ta sama cel. I musimy o to zadbać. I powinni podbati pro niej. Amen. 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 Więc, kochani, na koniec chciałbym powiedzieć kilka rzeczy dotyczących życzeń. Życzenia. Da. I na koniec chciałby dekilka pobażań się skazaty. Czego ja wam życzę, czego my Polacy wam życzymy? Czego my wam bażajemy, jak Polaki? Zwycięstwa. Pierwsze, перемоги. W Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystii. Amen. Życzę wam, aby wasz Kościół... Bażaj wam, żeby wasza cerkwa... ...był miejscem, gdzie zawsze będzie głoszona dobra nowina... skoncentrowana na Jezusie Chrystusie. Була місцем, де завжди буде проголошуватися добра новина, блага звістка, яка має свій фокус і акцент на Ісусі Христі. Życzę wam tego, aby tutaj, w tym miejscu pojawiały się i w tym nowym miejscu setki, tysiące osób, które pierwszy raz usłyszą dobrą nowinę. Бажаю вам, щоб тут, на цьому місці і в новому будинку, який побудується, з'являлися сотні і тисячі людей, які будуть хотіти, які перший раз будуть хотіти почути цю добру новину. Życzę wam tego, aby tutaj to miejsce było miejscem, gdzie będzie wiele chrztów, gdzie ludzie będą chrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Бажаю також вам, щоб у вас було дуже багато водних хрещень, коли ви будете охрещувати людей в ім'я Ісуса. Życzę wam tego, abyście naprawdę mieli jeszcze bliższą relację z Jezusem Chrystusem. Także bażaję wam, żeby u was były jeszcze bliższe stosunki z Jezusem Chrystusem. Życzę, aby ten budynek, który powstaje, szybko był dokończony i świetnie wam służył. Bażaję także, żeby ten dom modlitwy był szybko zawieszone budownictwo i już służył wam. I nie tylko wam, ale miastu i ludziom. I nie tylko wam, ale miastu i ludziom. Których Bóg postawił na waszej drodze. Jakich Bóg postawił na waszej drodze. Życzę również waszym pastorom. A także waszym pastorom bażaju. Dużo siły. Сили багато. Zdrowia. Здоров'я. Bożego prowadzenia. Bożego kierownictwa. I ponadnaturalnego Bożego działania w waszym życiu. I nadprzyrodniej Bożej dzieje w waszym życiu. Wiem, że to wszystko jest. Wierzę, że to już wszystko jest. Ale nigdy tego za wiele. Ale chaj będzie jeszcze більше. Amen. 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 Bardzo dziękuję. Дякую. Давайте дамо Богові велику славу, друзі, бо Господь є цар, Він є Бог. Амінь.